No na pewno jest to ogromne wyzwanie. Praca w resorcie, który w tej chwili wdraża jedną z najważniejszych reform, będzie pracą bardzo trudną i myślę, że też ta propozycja pani premier i pana ministra wynika z tego, że na tym etapie, na jakim są przygotowane te reformy, potrzebne będzie znajomość tak naprawdę zasad funkcjonowania ochrony zdrowia już w konkretnych podmiotach. Ja bardzo duże mam doświadczenie w zakresie organizacji czy funkcjonowania szpitali czy podmiotów leczniczych i myślę, że w dużej mierze to doświadczenie zdecydowało o tym, że pani premier rozmawiała ze mną i zaproponowała pracę w ministerstwie. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mam określonego zakresu działania, obszaru działania. Myślę, że w najbliższym tygodniu będą rozmowy, które będą już to konkretyzowały i przyporządkowany zostanie ten obszar. No ja myślę, że taką sprawą, która będzie też na pewno w obszarze mojego zainteresowania, to będą też kwestie związane z kadrami medycznymi, zarówno lekarzami, jak i pielęgniarkami, bo tutaj mamy dosyć duży problem. Jest bardzo mało lekarzy na rynku, też również brakuje pielęgniarek i myślę, że ta kwestia też będzie w moim zakresie działania. Pierwsze właściwie zmiany już prowadził pan minister Radziwiłł, bo chociażby nawet decyzja o zwiększeniu ilości miejsc specjalizacyjnych czy miejsc na uczelniach medycznych. Przypomnę, że od tego roku jest zwiększona ilość miejsc na uczelniach medycznych, na wydziałach lekarskich o 20%. Również będą dostępne miejsca na specjalizację, jeżeli chodzi o rezydentury. Także tutaj ta kwestia już została zapoczątkowana. W tej chwili w resorcie trwają prace również nad modelowaniem systemu kształcenia pielęgniarek. W tej chwili wiemy, że zawód pielęgniarki można osiągnąć kończąc na poziomie licencjatu studia bądź też magisterskie. Trwają dyskusje na temat ewentualnego uruchomienia szkolenia branżowego czy pomaturalnego, w różny sposób to można określać. Natomiast myślę, że to jest kwestia taka do wydyskutowania, ponieważ na pewno podjąć trzeba działania, żeby zwiększyła się ilość pracowników w systemie ochrony zdrowia, ale z drugiej strony też jest istotne, żeby zagwarantować wysoką jakość udzielanych świadczeń. No w zasadzie już te reformy są przygotowane. Jest to szeroka reforma ochrony zdrowia polegająca na zmianie sposobu finansowania. Jak wiemy, jest przygotowany projekt ustawy o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, finansowania budżetowego ochrony zdrowia. To pozwoli w dużej mierze na pewno zmniejszyć te obciążenia administracyjne, jeżeli chodzi o przepływy pieniężne, czy też nadzór nad tym rodzajem świadczeń. Drugą ustawą, która już praktycznie jest gotowa, jest po konsultacjach społecznych, to jest ustawa o sieci szpitali. Ta sieć będzie definiować szpitale ostre, które udzielają pomocy w stanach zagrożenia życia. Przygotowany jest projekt tej ustawy zawierający kryteria kwalifikowania poszczególnych szpitali do poszczególnego poziomu. Również z tej ustawy wynika, że zmieni się wyraźnie finansowanie, mianowicie będzie przejście z finansowania za usługę na finansowanie budżetowe. To na pewno ułatwi system rozliczania w szpitalu, uprości po prostu system od strony administracyjnej. Kolejną ustawą jest ustawa o ratownictwie medycznym, nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym, która zakłada upaństwowienie systemu. Myśmy wielokrotnie, zresztą jako formacja polityczna, jako Prawo i Sprawiedliwość, mówiliśmy o tym, że ratownictwo medyczne powinno być traktowane w taki sam sposób jak inne obszary ratownictwa, jak straż czy policja. I tutaj taki projekt ustawy został przygotowany. Polega on na tym, że ratownictwo medyczne ma być realizowane poprzez podmioty, które są publicznymi, własnością samorządów bądź też innych instytucji publicznych.
Oczywiście, jeżeli chodzi o formę prawną, to może być SPZOZ, może być to spółka pod warunkiem, że samorząd ma 51% udziału w tej spółce. Chodzi o to, aby zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo w zakresie ratownictwa medycznego. Tam w tej projekcie ustawy jest jeszcze wiele różnych zapisów dotyczących, regulujących rozwiązania dotyczące funkcjonowania dyspozytorni czy zespołów ratownictwa medycznego, ale to są szczegółowe kwestie. Natomiast najistotniejsze jest to, aby ratownictwo medyczne było państwowym ratownictwem. Wielu wiceministrów są równocześnie posłami. Jest tylko inna nazwa stanowiska, ponieważ będę sekretarzem stanu, bo tak wynika z regulacji, że poseł, który obejmuje tekę wiceministra, jest w randze sekretarza stanu. Tak, rzeczywiście w tym szpitalu jestem już od ponad 15 lat. Zżyłam się bardzo i z załogą, i z Brzeskiem. W tych rozmowach w ostatnich dniach podkreślam bardzo, że właśnie to szpital i ta załoga dała mi szansę zrealizowania się, czy wykazania się i wykazania moich jakichś tam umiejętności menedżerskich, organizacyjnych, które dzięki temu mogłam być zauważona. Tutaj w Brzesku i też myślę, że w tym środowisku szpitalnym stworzono mi takie warunki, że mogłam działać społecznie, wcześniej wykonując mandat radnej województwa małopolskiego. No a teraz również realizować się na tej niwie politycznej i myślę, i zresztą to podkreślam wielokrotnie, że żaden projekt nie ma szans powodzenia, jeżeli jest indywidualnie realizowany. Do każdego projektu potrzebny jest zgrany zespół ludzi i taki tutaj w tym szpitalu jest i ja naprawdę jestem wdzięczna losowi, że miałam wielką szansę pracować z tak wspaniałymi ludźmi. Tak, na pewno zmiany, które są planowane i zapowiadane, są zmianami, które mogą budzić kontrowersje. Tak jak wspomniałam, już wiele projektów zostało już przygotowanych, już są opracowane. Część z nich już jest wdrażana, część dopiero, na pewno większość jest po konsultacjach społecznych, część dopiero będzie Rada Ministrów rozpatrywać, a kolejne będą poddawane procedowaniu przez Sejm. Natomiast zawsze najtrudniejsze jest wdrażanie i myślę, że tutaj będzie duża rola nasza, abyśmy potrafili mieszkańcom wytłumaczyć czy poinformować ich, na czym te zmiany będą polegać i dlaczego one muszą zachodzić. I tutaj zwracam uwagę na dużą konieczność takiego dialogu społecznego, informowania wszystkich, żebyśmy mogli wszyscy obronną ręką wyjść z tych reform, bo po to właśnie jest ta reforma przygotowana, aby było lepiej. I na pewno tak będzie. I dlatego chcielibyśmy wszyscy zadbać o to, żeby była w właściwy sposób wdrożona, bo tylko wtedy te efekty mogą być osiągnięte.